Dzień dobry. Witamy na transmisji live ze schroniska Kundelek w Rzeszowie. Na sam początek, ponieważ pogoda jest paskudna i wszystkie moje piękne plany wzięły w łeb, bo chciałam pokazać i suczki z Ukrainy w ogródku, chciałam pokazać Tinę na wybiegu, a teraz leje i jest paskudnie. Dlatego, no niestety, będziemy się trzymali tutaj. Będziemy się trzymali w budynku. A do nas niedawno, bo właściwie 2 dni temu, trafiły takie maluchy. Maluchy trafiły do nas z interwencji. Niestety na miejscu, gdzie doszło do tragedii, właściwie takiej ludzkiej, nie znaleziono suczki, tam były tylko samce, nie wiadomo skąd te szczeniaki się tam wzięły i jak były do tej pory odchowywane. Teraz muszą być na butelce karmione i są na takim specjalnym mleku dla szczeniąt. Pamiętajcie, że jeżeli kiedykolwiek znajdziecie kociaki lub szczeniaki i trzeba będzie je karmić butelką, do tego służy specjalne mleko, które można zakupić u lekarza weterynarii. Nie stosujemy mleka krowiego, innego takiego też mleka kupowanego po prostu, które my spożywamy. Również nie stosujemy mleka w proszku dla dzieci. To musi być specjalne mleko dla szczeniąt, dla kociąt. No i właśnie, tych maluszków jest 4. Niestety ich stan, ogólnie jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni ich stanem. Jedna jedyna sunia, która tutaj jest, ma troszeczkę, ma takie stany trochę bez dechu, przynajmniej wczoraj takie miała. I to oddychanie no, nam się nie podoba. Był pani weterynarz, ale na razie żadne leczenie nie było tutaj wprowadzone. No musimy po prostu ustabilizować je. Na razie też nie jesteśmy zadowoleni z ich masy, tak? Z tego, ile one ważą, więc będziemy sobie to monitorować. No niestety, takie maluchy jak trafiają z nieznanych warunków, na początki bywają trudne. Na szczęście udało się nam znaleźć dom tymczasowy, który je przygarnie, ale przygarnie je dopiero od poniedziałku wieczorem. I no mam nadzieję, że przepraszam bardzo, pan Grzegorz pisze, że u nas dyskwalifikuje mieszkanie, jeżeli chodzi o adopcję psa, dyskwalifikuje mieszkanie w bloku i nie jest to prawda, ponieważ wiele z naszych zwierząt, psów i kotów wydajemy do mieszkań na terenie Rzeszowa i nie tylko. No byłoby bardzo dziwne, gdyby schronisko w Rzeszowie, w mieście, nie wydawało do bloków, do mieszkań. Dużo psów się nadaje do tego, żeby mieszkać w mieszkaniu, ale część z nich nie, więc możliwe, że tutaj była kwestia tego, że po prostu piesek, o którego adopcję zatoczyła się rozmowa, po prostu raczej by się według nas nie sprawdził w mieszkaniu z różnych względów. Niektóre psy szczekają, niektóre psy mają problemy separacyjne, więc z różnych względów niektóre psy przez nas nie są polecane do mieszkań. O, tak to ujmijmy. Więc na pewno wiele osób potwierdzi, które adoptowały zwierzaka od nas ze schroniska, że wydajemy do mieszkań. Dobrze, a wracając do tych maluchów, no to cóż, pozostaje trzymać kciuki. One są karmione co kilka godzin i mam nadzieję, że niedługo zaczną przybierać na wadze i mam nadzieję, że wyrosną na fajne, fajne pieski. One tutaj leżą na podkładzie grzewczym, żeby im było cały czas cieplutko. Tutaj obok jest waga, sobie sprawdzamy, ile ważą. Sprawdzamy też, ile jedzą przy każdym posiłku. No a teraz są właśnie najedzone i sobie śpią. Kolejne karmienie pewnie będzie gdzieś koło południa, więc się nie załapaliśmy z transmisją live, bo no bo karmienie było jakąś godzinkę temu. No ale dobrze,
Może uda się nagrać momentkami, chociaż muszę Wam powiedzieć, że o wiele ładniej jedzą sobie, kociaki niż szczeniaki. Szczeniaki są, a nie wiem, całą sobą jedzą. Całą sobą. I to mleczko już później jest wszędzie, na tych ich pyszczkach. I bardzo takie łapczywe. No ale dobra. Na razie kotków takich małych, no jeszcze nie mamy po prostu w stanowisku. Więc one sobie tutaj są, w socjalnym, cały czas mamy na nie oko. No ale przede wszystkim mają tutaj w miarę spokój. Okej, dobra. Jeżeli chodzi o adopcję... No właśnie, Paulina potwierdza, Ares tak, trafił do mieszkania i mam nadzieję, że ma się bardzo dobrze. I co? Jeżeli chodzi o adopcję, to dzisiaj jest możliwa, teoretycznie. Wiem, że praktycznie dużo z Was jest po prostu już w trybie świątecznym i dlatego nie myślą raczej o adoptowaniu zwierzaka, ale zapraszamy na naszą stronę, żeby sobie zobaczyć, jakie psy i koty czekają jeszcze w schronisku na nowe domy. Tam jest numer telefonu. Ten numer telefonu będzie odbierany dzisiaj do godziny 14, od 10 do 14. No i może się tego pieska dopytać, coś dowiedzieć, może coś doradzimy, prawda? Jak nie ten piesek, to może jakiś inny. Bo wczoraj na przykład ktoś przyjechał, żeby zobaczyć Ferdiego i na zdjęciach on wyglądał na mniejszego niż jest w rzeczywistości, a tak naprawdę to jest taki fajny, fajny misio, no w kolano, no przynajmniej, zależy kto gdzie ma kolano. Dobra, pójdziemy sobie teraz na chwileczkę do kotków, troszeczkę się tam uspokoiło, więc myślę, że możemy sobie przejść. Wszystkie zwierzaki są u nas na stronie internetowej, te, które są do adopcji i zapraszamy właśnie najpierw na stronę internetową. Tam sobie zobaczyć, jak zwierzak wygląda. Można sobie też popatrzeć na transmisje live, które były w poprzednich tygodniach i wtedy też niektóre pieski czy kotki sobie zobaczycie. Jesteśmy teraz w kociarni. Hej! Jesteśmy w kociarni, gdzie na nowe domy czekają dorosłe kotki. Tutaj mamy Grafita. Tak, jest to bardzo fajny, dorosły, o ciekawym umaszczeniu kocurek, bardzo przyjazny. Tutaj mamy Aszkę, też dorosła kicia, troszeczkę pociąga nosem, ale co? I troszeczkę już mam nie dość, ponieważ postawiłam sobie za punkt honoru, żeby jej ten katarek poprawić, tak? Żeby tam rozwiązać sytuację, więc mamy już pełną kartotekę kici. Tak, już patrzy, gdzie tu uciec. Ręka pusta, nie mamy nic do odsysania noska, ponieważ ten nosek też jej oczyszczam takim urządzonkiem dla dzieci, prawda, do odsysania katarku. Ma też inhalacje robione codziennie i też dostaje kropelki do tego nosa. Jeżeli chodzi o to, czy jest poprawa, wydaje mi się, że troszeczkę jest, ale to jednak trzeba będzie pani weterynarz, żeby ona przejrzała dokumentację i powiedziała, jaki będzie dalej kierunek działania. Ale generalnie Aszka jest super przyjaznym kotem, tak? I jest bardzo ślicznym kotem, który wszystkie te moje fanaberie znosi bardzo, bardzo dzielnie. I generalnie naprawdę z dużym spokojem, jak na kota. Tak. Cześć! Grafit nie lubi, żeby o nim zapominać. Naprawdę ma takie fajne to futerko. Takie mięciutkie, delikatne. Tak jakby to było białe futerko. Bo takie sierść białego kota chyba jest troszeczkę inna pod ręką, tak, niż innych kotów. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie. Tak mi się troszeczkę wydaje. On wygląda, no naprawdę, ma prześmieszny ten pyszczek. Taki dłuższy ten nohal. O matko, tak sobie siadłeś pod dziwnym kątem. Nie wiem, jak cię pokazać. I duma. Siedzi i duma. I mruczy sobie. Dobrze. Kogo tu jeszcze mamy? Tutaj mamy Iwonkę, która się relaksuje w jednym ze swoich ulubionych miejsc. Nie wiem, czy pamiętacie, to też było ulubione miejsce Zolta...
O matko, już zapomniałam imię. Taki był niedawno czarno-biały, ale imię było strasznie dziwne. Zoran. Tak, to też było ulubione miejsce Zorana. I teraz Iwonka sobie je zajęła. I ona sobie tutaj śpi. Tak, leży. I generalnie jest to właśnie taki fajny, spokojny, przyjazny kotek. To jest taki koci aniołek. Do przytulania, do głaskania, do takiego właśnie spokojnego kociego towarzystwa. Dogaduje się z innymi kotami, nie mamy tutaj żadnych problemów w tym pomieszczeniu, więc jeżeli ktoś chce takiego spokojnego, fajnego kotka, który sobie pomruczy, poliże, będzie się dawał głaskać, będzie grzał w takie dni jak dzisiaj, no to zapraszamy do adopcji Iwonki. Iwonka chyba ma, nie chcę skłamać, ale to jest młoda kociczka, jakiś rok czy dwa. Informacje są oczywiście na naszej stronie. W ogóle to jest taki bardzo śpiący dzień dzisiaj. Tak, jeszcze poszukamy, bo jeszcze. A, znaleźliśmy. Mamy tutaj Jacusia. I znaleźliśmy klucz do serca Jacusia. I ten klucz to jest mi amor. Tak, to jest coś, co Jacuś lubi najbardziej na świecie. Więc sobie to mu damy. Chociaż już dzisiaj już dzisiaj go przekupywałam, tak, smaczkami. I tak, jak nie śpi, schowany gdzieś tam, to jest to bardzo fajny kotek z bardzo miętkim futerkiem. Proszę, proszę, co tu mamy? Jest za daleko. Proszę, proszę. Więc to, mi amor, to jest coś, co kotek. Będziesz na tym spał teraz? No później, tak? Tak, bo dzisiaj już dostał parę kawałków, więc może jest najedzony. Ale tak, dzięki właśnie mi amor zrobiliśmy bardzo duże postępy od wczorajszego popołudnia, kiedy właśnie odkryłam tą paczuszkę, na której on faktycznie rzeczywiście spał. Chyba po prostu chciał pokazać, prawda? Którędy droga. I tak, zrobiliśmy duże postępy, już się głaskaliśmy, bawiliśmy się piłeczką, po brzuszku żeśmy się drapali. Tak, a teraz będę spał, bo jest pogoda tylko po prostu i wyłącznie na spanie. Jacuś to jest około 6-miesięczny kocurek i zachęcałabym raczej do adopcji na przykład do innego kota, bo bardzo fajnie dogaduje się z innymi kotami. Do raczej takiego spokojniejszego domu, tak? Gdzie nie ma jakiegoś dużo szaleństw. Ponieważ no jednak jest to taki troszeczkę kotek, który będzie się wycofywał w obliczu takich wyzwań. Więc żeby od razu go jakoś nie zniechęcić, prawda? To raczej to taki spokojny dom, gdzie są raczej, jeżeli są dzieci, to już są takie większe, prawda? Gdzie jest mniej takiego tuptania i biegania po domu. A raczej właśnie będzie nastawienie na zabawę wędeczką, prawda? Na przekupywanie smakołykami, na głaskanie i na przytulanie. Bo Jacuś jest bardzo fajnym kotkiem, tylko właśnie trzeba mu dać chwilę czasu. Dobrze, więc to jest nasza szósteczka z czwóreczką kotów. Tak, Aszka, wiesz, że niedługo będą inhalacje. No. Dobrze. No, śpiący, bardzo śpiący dzień. Informacje na temat właśnie wszystkich kotków są u nas na stronie. W Google wystarczy wpisać schronisko Rzeszów Kundelek. Tutaj już nie siedzi, na mnie pokazuje się. Tutaj obok mamy jeszcze kotki od uchodźców, które czekają na to, żeby właściciele je odebrali. Mam nadzieję, że to nastąpi niedługo, ponieważ mamy już coraz więcej kotków pod naszą opieką. I no niestety pomału są takie sygnały, że koci sezon będzie się niedługo rozpoczynał, więc będziemy potrzebowali każde miejsce, żeby przyjmować kotów w potrzebie.
Myślałam, że jeszcze pójdę do, pokażę nasz nowy nabytek. Trafiła do nas z interwencji również Sonia z łańcucha, ze szklinieczkami, dwoma, ale chyba tam się mi nie uda dotrzeć z zasięgiem, więc no niestety pozostawimy sobie to na przyszły tydzień. Może to i lepiej, ponieważ w tygodniu zostaną jeszcze zaszczepione i dopiero wtedy będziemy szukali dla nich nowych domów, a mamusia trafi do groomera, ponieważ jest po prostu w strasznym stanie zaniedbania, jeżeli chodzi o sierść. Takie pieski no naprawdę nigdy nie powinny trafiać, w ogóle żadne psy z nimi nie powinny trafiać na łańcuch, a takie długowłosy to powinny trafiać do osób, które będą w stanie zająć się odpowiednio dbaniem o tą sierść. Dobrze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, można pytać się tutaj u nas przez wiadomość prywatną. Mam informację, że udało się znaleźć transport dla Gai z Poznania. Niestety Sunia wraca z adopcji. I co? Mamy takie no, mieszane, dobre, złe wiadomości. Wczoraj trafiło do nas 5 piesków. Zachęcam do tego, żeby pilnować swoich psów podczas świąt. Z tego względu, że będziecie mieć gości. Goście mogą nie domknąć domu. O, sobie wam pokazywałam z tyłu kotki. Mogą nie domknąć drzwi, mogą nie dopilnować czegoś, psy będą uciekały, więc zwracajcie szczególną uwagę właśnie na wasze psiaki. Proszę bardzo, żeby wszystkie miały obroże z numerem telefonu. No teraz już się za późno na to, żeby chipować, tak? Ale pomyśleć o tym, żeby sobie swoje zwierzaki zaczipować na wypadek, gdyby właśnie zaginęły i gdyby trafiły do schroniska. Wczoraj trafiło do nas 5 psów, naprawdę, to jak na jedynce, to jest naprawdę dużo. Na szczęście już przynajmniej 3 zostały odebrane przez właścicieli. W przypadku jednego będziemy tam sprawdzali tą sytuację, tak? Czy tam nie dochodziło do jakiegoś znęcania się nad pieskiem, bo mamy takie informacje. No i piesek w typie owczarka niemieckiego z Czubca trafił do nas, a zazwyczaj z tamtych rejonów te owczarki nie są odbierane, więc będzie prawdopodobnie szukał nowego domu, ale to już też w przyszłym tygodniu. Więc pilnujcie swoich zwierzaków, bardzo proszę, żeby miały założone obruszki z numerem kontaktowym. I to chyba byłoby na tyle. Życzę wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia za tydzień. Pa!